widok na budowę Afrykanarium we wrocławskim zoo. Lipiec 2013, 13 lipiec 2013. No, mogę mieć tylko nadzieję, że zdjęcia niedługo będą historyczne. Wszystko betonowe, dźwigi. Robota pomimo soboty nawet jakoś idzie. Jeszcze jeden widoczek na budowę oceanarium, przepraszam, Afrykanarium we wrocławskim zoo. Oceanarium, skojarzyło mi się, że tutaj to wygląda jak jakiś statek. Jest 13 lipca 2013. Robota nawet jakaś wre. Konstrukcja wybitnie betonowa. Tam jakieś dźwigi. No i kiedy to oddadzą? Dokładnie nie wiem, może za 2-3 lata. Ale z pewnością będzie to atrakcja turystyczna we wrocławskim zoo. Naprawdę widać solidną betonową konstrukcję. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak widziałeś podobną budowę, koniecznie skomentuj ten filmik. Ostatni dzisiaj widoczek na budowę nowego Afrykanarium we wrocławskim zoo. Robota w re, praca w re, dźwigi. Ojojoj, jak wysoko. A tutaj solidna betonowa konstrukcja, która pewnie posłuży przez najbliższe 100 lat, a przynajmniej dopóki zoo będzie w tym miejscu. Mogę tylko Cię zaprosić do wrocławskiego zoo, jak już Afrykanarium będzie otwarte. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.